Bóg Wszechmogący mówi, By wejść w rzeczywistość, należy zwrócić się całym sobą ku prawdziwemu życiu. Jeśli ludzie nie, nie mogą poznać siebie dzięki wejściu w prawdziwe życie, życie i nie, nie potrafią urzeczywistniać właściwego człowieczeństwa, ich wysiłki skończą się porażką. Ludzie nieposłuszni Bogu to, to ci, którzy nie są zdolni wkroczyć w prawdziwe życie. Mówią oni o człowieczeństwie, ale urzeczywistniają naturę demonów. Mówią też o prawdzie, ale żyją doktrynami. Ci, I którzy nie, nie potrafią urzeczywistniać prawdy w rzeczywistym życiu, w życiu są przez Boga znienawidzeni i odwrotami. Musisz praktykować swoje wkraczanie w prawdziwe życie, znać własne braki, własne nieposłuszeństwo, nieświadomość, poznać swe wypaczone człowieczeństwo, a także swoje słabości. Tak, Twoja wiedza zostanie zintegrowana z swoim stanem i z swoimi trudnościami. Tylko tego rodzaju wiedza jest prawdziwa i pozwoli Ci prawdziwie pojąć własne położenie i zmienić swoje sposobienie. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment. Dobrze. Chcąc wkroczyć w życie, trzeba badać swe własne słowa, czyny i myśli. W każdej kwestii napotkanej w codziennym życiu. Trzeba zrozumieć swoje stany, skonfrontować je z prawdą, poszukiwać prawdy i wkroczyć w rzeczywistość prawdy, którą się pojęło. W trakcie wkraczania w rzeczywistość prawdy, trzeba pojąć własne stany i często stawać przed Bogiem, by się modlić i do Niego zwracać. Trzeba również szczerze rozmawiać z braćmi i siostrami. Poszukiwać ścieżki ku rzeczywistości prawdy oraz zasad prawdy. Z czasem poznaje się skłonności ujawniane w swoim codziennym życiu. Czy Bóg czerpie z nich radość? Czy ścieżka, którą się podąża, jest właściwa? Czy skonfrontowało się swoje stany ze słowami Boga? Czy były właściwie zdiagnozowane? Czy są zgodne ze słowami Boga? I czy naprawdę poczyniło się postępy i rzeczywiście zyskało wkroczenie w życie? Jeśli często żyjesz w ramach tych właśnie stanów, tych warunków, to stopniowo zaczniesz zyskiwać zrozumienie pewnych prawd i swych rzeczywistych stanów. Słowa Boga wskazują nam drogę do wejścia w życie, każąc nam rozważyć wszystkie myśli i czyny w każdej sytuacji, jaka nam się przytrafia i porównać je z objawieniami słów Boga, byśmy szukając prawdy wyzbyli się zepsutego usposobienia. Racja. Tylko tak poznamy siebie i wejdziemy w rzeczywistość słów Boga. To prawda, to prawda. Opowiem wam swoją historię. Świetnie. Świetnie. Pół roku temu na jednym spotkaniu brat Chen mówił o swoich doświadczeniach. Gdy skończył, pomyślałam, że za samowolę i łamanie zasad został przycięty i napomniany. Dzięki samokontroli nie szukał wymówek, więc pozornie się podporządkował. Lecz jeśli chodzi o powody jego samowoli, o jego zepsute usposobienie, jej główną przyczynę, to nie próbował szukać prawdy, by ten problem rozwiązać. Jego posłuszeństwo nie było prawdziwe, przestrzegał tylko zasad. Zastanawiałam się, czy powinnam mu o tym wszystkim powiedzieć. Tak. Ale pomyślałam, Brat Chen wierzy w Boga dłużej niż ja. Ma większą wiedzę i doświadczenie. Jeśli mu coś zasugeruję, nie wyjdę na aroganckie dziecko, które udaje dorosłego. Lepiej nic nie powiem. Gdy skończył opowiadać, zapytał, czy dostrzegamy jakieś wady w tym, co przed chwilą nam powiedział. Chciałam mu odpowiedzieć, ale nie potrafiłam. Myślałam, brat Chen jest dużo starszy ode mnie. Powiem, że tylko przestrzega zasad, a się nie podporządkował. Poczuję się niezręcznie i straci twarz. Jeśli zaprzeczy i powie, że jestem niedoświadczoną arogantką, będę zażenowana. Tak właściwie nie znam go, nie warto robić na nim złego wrażenia. Długo się wahałam, w końcu powiedziałam, e, masz praktyczne zrozumienie i wielkie doświadczenie. Natychmiast poczułam się nieswojo. Dobrze widziałam jego problemy, ale i tak siedziałam cicho. Wbrew sumieniu powiedziałam mu tylko coś miłego. Nie byłam szczera w najmniejszym stopniu. Później wspominałam nasze ówczesne spotkania, wspólne dzielenie się doświadczeniami. Mieliśmy zastanawiać się nad sobą, by dostrzec wszystkie kłamstwa i półprawdy, które mówimy. By dostrzec kryjące się za tym osobiste cele, by dostrzec to, co w naszych słowach i czynach jest wbrew prawdzie. Pojęłam, że po prostu okłamałam brata Cena. Wiedziałam, że Bóg wciąż wzywa nas do szczerości, byśmy nazywali rzeczy po imieniu, bez ogródek i zbędnych upiększeń. Racja. A ja nie mogłam spełnić tego podstawowego wymagania. Poprosiłam Boga, by poprowadził mnie do poznania samej siebie. Przeczytałam te słowa Boga. Wszyscy jesteście wykształceni, zwracacie uwagę na to, co mówicie, a także na sam sposób wysławiania się. Jesteście taktowni i dbacie o poczucie wartości swoje i innych. W słowach i czynach jesteście elastyczni, by ludzie czuli się spokojni. Nie eksponujecie ich skaz czy braków, nie chcecie ich ranić, wprawiać w zakłopotanie. Tak postępuje większość ludzi. Taka zasada postępowania jest pełna pobłażania, przebiegłości i podstępu. Za uśmiechami na ludzkich twarzach kryje się mnóstwo złośliwości, podstępów i podłości. Na przykład, gdy niektórzy widzą, że ktoś ma nieco wyższą pozycję od nich. Zaczynają mówić doń w sposób gładki, pochlebny i mile brzmiący, tak by osoba ta czuła się swobodnie. Ale czy rzeczywiście to właśnie mają na myśli? Dlaczego zatem tak mówią? Z pewnością mają w tym ukryte zamiary i motywy. Mają oni w sercach mrok i są podli, a ich postępowanie jest wstrętne i wprost odrażające. Słowa Boga ujawniły mój stan. W moich słowach nie było szczerości, tylko oszustwo. Mówiłam pokrętnie, by nikogo nie urazić. Zawsze byłam miła. Wydawało się, że robiłam tak z troski o innych, lecz ja chciałam, by oni w zamian mówili dobrze o mnie. Chroniłam tak swój status. Mhm. Mhm. Tak. Słuchając brata Czena, wiedziałam, że zbyt mocno trzyma się reguł że wcale mu to nie pomaga wkraczać w życie. Mówienie mu o tym byłoby dla mnie krępujące, a on źle by o mnie pomyślał, więc milczałam. Nawet gdy sam spytał mnie o sugestie, nie byłam z nim szczera. Pochlebiałam mu i oszukiwałam go. Byłam taka kłamliwa. Brat Chen prosił, byśmy wskazali jego wady, bo chciał naprawić swoje niedociągnięcia. A ja mu nie pomogłam, chociaż powinnam, tylko pochwaliłam go i zamydliłam mu oczy. Wtedy dotarło do mnie, że byłam taktowna i miła, by nikogo nie urazić, a widząc problem, nie praktykowałam prawdy. Nie byłam wcale dobrą osobą, byłam przebiegła i kłamliwa. Kiedyś myślałam, że jestem młoda i niedoświadczona, że jeszcze nie znam świata. Jednak fakty ujawniły, że tak naprawdę jestem cwana. Zaczęłam czuć do siebie nienawiść. Nie chciałam być taka kłamliwa. Pomodliłam się, okazałam skruchę. Chciałam być szczera, jak Bóg tego wymaga. Postanowiłam spisać problemy brata Chena i przesłać mu je, ale pisząc znów się zawahałam. Bałam się, że źle dobieram słowa, że nie spodoba mu się to, co piszę. Że weźmie to za dzielenie włosa na czworo. Skoro wcześniej nic o tym nie mówiłam, a teraz pisze, czy nie pomyśli sobie, że robię z igły widły? Pomyślałam, może zareaguje następnym razem. Ta myśl znów mnie jednak zaniepokoiła. Bóg nie zaplanował tej sytuacji, tylko po to, bym coś zrozumiała. On liczył, że przyjmę jego słowa i wcielę je w życie. Jeśli zwyczajnie się poddam i nic nie zrobię, czy nie oszukam Boga. Zaczęłam się modlić tak: Nie chcę martwić się o próżność brata Cena ani o to, co inni o mnie pomyślą. Pomóż mi praktykować prawdę. Pomyślałam o doświadczeniach brata Chena i odniosłam je do słów bożych. Spisałam jego problemy plus własne przemyślenia i wysłałam list do brata. Praktykując w ten sposób, poczułam się lepiej. Nazajutrz dostałam jego odpowiedź. Napisał, że treść mojego listu bardzo go poruszyła, że musiała mnie zainspirować sama Boża miłość. Wiedział, że w obliczu problemów nie skupiał się na poszukiwaniu prawdy, że chciał tylko przebrnąć przez okres przycinania. Napisał, że chce naprawić swe błędy. Jego odpowiedź, bardzo mnie poruszyła. Poczułam, że nie muszę się tak martwić w relacjach z innymi. Racja. Racja. Wskazując problem, muszę mieć właściwy motyw, wtedy inni zgodzą się ze mną. To prawda. prawda. Te obawy istniały tylko w mojej głowie. Kierowało mną zepsute usposobienie. Tak. Zrozumiałam też, że relacje w kościele nie opierają się na sztuczkach czy filozofiach życia, lecz na wcielaniu słów Boga w życie i wzajemnej szczerości. Byłam jednak tak zepsuta przez szatana i miałam głęboko skażone usposobienie, że gdy mój prestiż i korzyści były zagrożone, trudno było mi praktykować prawdę. Później odkryłam, że pewna siostra czytuje powieści w internecie. Serce zabiło mi mocno. Pomyślałam: Większość tych powieści to fikcja stworzona przez ludzi. Przez to może przestać czytać słowa Boże i wykonywać obowiązki. Racja. Utraci A. dzieło Ducha Świętego. Będzie to dla niej wielka strata. Muszę z nią porozmawiać. Tak. Już miałam otworzyć usta, gdy zawahałam się. Czy aby nie pomyśli, że wtykam nos w nie swoje sprawy? Jeśli tak będzie, to później każde spotkanie z nią może być krępujące. Może powinnam zgłosić problem przywódczyni, niech ona z nią porozmawia. Dobrze wiedziałam, że to złe myślenie. Ja odkryłam jej problem, więc ja powinnam to zrobić, a nie Ach. zrzucać to na kogoś innego. Kilka razy myślałam o tym, żeby z nią porozmawiać, ale nie wiedziałam, jakich użyć słów, ani od czego zacząć. Tak było dzień za dniem. Aż pewnego razu przywódczyni zapytała mnie o stan siostry. Wtedy wszystko jej powiedziałam. O dziwo, odpowiedziała, że jest zajęta i żebym ja z nią porozmawiała. Zrozumiałam, że Bóg tak działa, bym spróbowała wyrzec się ciała i praktykowała prawdę. Aha. Pomyślałam o tym, jak przez pewien czas czułam się skrępowana. Gdy spotykałam tę siostrę, męczyło mnie to, że z nią nie porozmawiałam. Nie okazałam jej miłości, nie spełniłam powinności, więc sumienie mnie nękało. Fascynacja powieściami online jest niebezpieczna. Szatan używa ich, by oszukiwać i deprawować ludzi, by kontrolować ich myśli i oddalać ich od Boga, by ich degenerować, aż padną pastwą szatana. Nie myślałam w ogóle o tym, jak bardzo może to zaszkodzić siostrze, ani o tym... Jakie rozproszenie w wykonywaniu zadań może zaszkodzić pracy kościoła. Bardzo się bałam, że ją urażę i starałam się utrzymać z nią dobre relacje. Byłam samolubna i nikczemna. Wtedy przeczytałam te słowa Boga. Wielu ludzi wierzy, że bycie dobrym jest de facto łatwe i wymaga by mówić mniej i robić więcej. Mieć dobre serce i nie mieć złych zamiarów. Wierzą, że zapewni to im powodzenie, że wszyscy ludzie będą ich lubić, że to wystarczy, by być dobrym. Nawet nie chcą dążyć do prawdy. Są zadowoleni z bycia dobrymi ludźmi. Dla nich dążenie do prawdy i służba Bogu są zbyt trudne i wymagają zrozumienia wielu prawd. A kto może to osiągnąć? oni chcą iść łatwiejszą ścieżką być dobrymi ludźmi i wykonywać obowiązki czy ta postawa się broni czy bycie dobrym naprawdę jest tak łatwe w społeczeństwie znajdziecie wielu dobrych ludzi wypowiadających się dostojnie i choć z pozoru nie popełnili żadnego zła w środku w głębi serca są oszukańczy i śliscy oni wiedzą skąd wieje wiatr są światowi i pełni ogłady Taki dobry człowiek, to ktoś nieszczery, hipokryta, który tylko udaje dobroć. Ci, którzy trzymają się drogi środka, są najgroźniejsi. Nikogo nie obrażają, są ugodowi, dostosowują się i nikt nie może ich rozpracować. Są usposobieniem szatana. Słowa Boga ugodziły mnie prosto w serce. Pojęłam, że jestem przymilną osobą, która zawsze szuka kompromisu. Nikogo nie obraża, nie wytyka im problemów. Ujawniły to słowa Boga. Gdy już coś mówiłam, robiłam to z wielką rozwagą. Nie chciałam zniszczyć żadnej przyjaźni ani pozwolić, by ktoś mnie skrytykował. Widziałam, że ta siostra ma problem i chciałam jej o tym powiedzieć, ale na myśl, że mogę ją urazić. Wciąż unikałam tej rozmowy, zrzucając to na przywódczynie. Zrozumiałam, że myślę tylko o sobie, a trudne zadania zrzucam na innych, nie chcę, by ucierpiały moje interesy. Tak właśnie postępowałam wobec moich braci i sióstr. Czasem, widząc czyjś zły stan lub ujawnione zepsucie, zamykałam oczy i milczałam, nie dzieliłam się tym z nikim. Pozornie. Dogadywałam się z wszystkimi, wydawałam się troskliwa, ale był to fałsz i udawanie. Nie mówiłam tak szczerze, prosto z serca, nakładałam maskę. Byłam straszną hipokrytką. Bezczelnie oszukiwałam braci i siostry, a mimo to chciałam, by dobrze o mnie myśleli. Byłam bezwstydna. Byłam podstępną oszustką, fałszywym pochlebcą, potakiwaczem. Później przeczytałam te słowa Boga. Dopóki ludziom nie uda się posiąść prawdy, kontroluje ich i dominuje nad nimi ich szatańska natura. Co konkretnie obejmuje ta natura? Na przykład: czemu jesteś samolubny? Dlaczego tak chronisz swoją pozycję? Dlaczego Twoje emocje są tak silne? Dlaczego masz upodobanie do rzeczy, które są niegodziwe? Na czym opiera się Twoje upodobanie do tych rzeczy? Skąd one pochodzą? Czemu tak radośnie je akceptujesz? Dotąd wszyscy zrozumieliście, że to głównie przez zawartą w nich truciznę szatana. A czym jest trucizna szatana? Da się to w pełni wyrazić słowami. Na przykład, jeśli spytasz złoczyńców, czemu tak postępują, odpowiedzą: każdy sobie, a resztę diabłu. To powiedzenie wyraża samo sedno problemu. Logika szatana stała się życiem ludzi. Jeśli coś robią, to wyłącznie ze względu na siebie. Wszyscy myślą, że skoro każdy sobie, a diabłu resztę, to sami powinni myśleć tylko o sobie i robić wszystko, by zadbać o swoje potrzeby. Każdy sobie, a resztę diabłu to jest życie i filozofia człowieka, i reprezentacja ludzkiej natury. Właśnie to stwierdzenie jest trucizną szatana, a przyswojona przez ludzi, staje się ich naturą. Słowa te odsłaniają naturę szatana, w pełni ją przedstawiają. Ta trucizna staje się życiem ludzi i fundamentem ich istnienia. A skażona ludzkość jest przez tę truciznę konsekwentnie zdominowana od tysięcy lat. Dzięki tym słowom, częściowo pojęłam, dlaczego jestem potakiwaczem. Filozofie i trucizny szatana były we mnie głęboko zakorzenione. Na przykład każdy sobie, a resztę diabłu. Milczenie o wadach przyjaciół przedłuża przyjaźń, dbaj o uczucia innych, szczerość ich tylko złości. Tak. Ciągle myślałam tylko o swoim własnym prestiżu i statusie. Chciałam, by inni zawsze dobrze o mnie mówili. Stałam się bezczelną, kłamliwą egoistką. Od dziecka moi rodzice mówili: Bym więcej słuchała niż mówiła, bo tak jest lepiej. Miałam unikać bezpośredniości, bo nikt tego nie lubi. Żyłam według tych szatańskich filozofii. Rzadko byłam szczera i otwarta. Nawet moim najlepszym przyjaciołom nie wytykałam nigdy wad ani niedociągnięć, nie chciałam ich urazić i zniszczyć ich wizji mojej osoby. Akceptowałam ich uczucia i schlebiałam im, ale to było wierutne kłamstwo. Pojęłam wtedy, że życie według tych szatańskich filozofii uczyni mnie bardzo podstępną, fałszywą i samolubną. Myślałam tylko o sobie, a nigdy o innych. Nie byłam szczera z ludźmi, nie miałam dla nich miłości. Ktoś taki jak ja nie mógł pomóc ani przynieść nikomu korzyści. Nie warto było się do mnie zbliżać. Dostrzegłam, że te szatańskie filozofie są absurdalne, że nie mogą być zasadami postępowania. Pojęłam, że jeśli człowiek żyje zgodnie z nimi, staje się bardziej zepsuty, wyzbywa się człowieczeństwa. Tak, racja. Ilekroć widziałam problem, nic nie mówiłam. Później czułam ciężar winy, którego nie mogłam się pozbyć. Znałam prawdę, ale nie umiałam wcielić jej w życie. Byłam tchórzem bezgodności i uczciwości. W moim wieku wciąż nie umiałam być porządną osobą, nie znałam zasad interakcji między ludźmi. Chodziłam świeckimi drogami, które propagował szatan. W tamtym momencie nienawidziłam siebie. Nie chciałam już żyć według szatańskich filozofii, chciałam postępować w zgodzie ze słowami Boga. Wtedy przeczytałam tę jego wypowiedź: Jaka jest najważniejsza praktyka bycia uczciwym? Mieć serce otwarte przed Bogiem. Co to znaczy otwarte? To, że Bóg ma mieć krystalicznie czysty i przejrzysty wgląd we wszystkie twe myśli, zamiary i to, co tobą powoduje. Jeśli to, co mówisz, jest tym samym co masz w sercu, bez najmniejszej różnicy, bez przemilczeń i ciemnych stron, inni nie muszą niczego odgadywać, a ty owijać w bawełnę. Tylko mówisz po prostu to, co myślisz bez ukrytych intencji. To masz otwarte serce. Czasem twoja szczerość może ranić innych i ich drażnić. Czy jednak ktoś by powiedział: Mówisz tak otwarcie, że mnie zraniłeś, nie akceptuję twojej szczerości? Nie. Nawet jeśli czasem kogoś zranisz, to jeśli potrafisz szczerze ich przeprosić, przyznając, że odezwałeś się niemądrze i nie wziąłeś pod uwagę jego słabości, człowiek ten zrozumie, że nie żywisz do niego urazy, jesteś osobą uczciwą. Nie zwracasz uwagi na to, jak się wyrażasz i jesteś bezpośredni. Nikt nie będzie na to zły. W byciu uczciwym najważniejsze jest, by mieć serce otwarte na Boga. Potem ucz się otwartości na innych, przemawiać szczerze i zgodnie z tym, co masz w sercu być osobą mającą swą godność, prawość i charakter, a nie mówić fałszywie, lub ukrywać się za słowami. Słowa Boga niezwykle mnie poruszyły. Czułam, że Bóg wziął mnie za rękę i uczył, jak być człowiekiem być szczerą osobą. Mówić i postępować uczciwie, otworzyć serce przed Bogiem, być otwartą wobec innych. Nie uciekać się do sztuczek i innych gierek. Takie życie nie męczy. Tak. Później porozmawiałam z siostrą o jej problemie o tym, jak niebezpieczne są powieści online. Na początku siostra była dość przygnębiona, a sytuacja krępująca rozmawiałam z nią jednak otwarcie i zdała sobie sprawę, że jest w niebezpieczeństwie. Powiedziała, że nie będzie już czytać tych powieści i skupi się na obowiązkach. Tak dzięki. Słysząc te słowa, w końcu odetchnęłam z ulgą. Ale również się zganiłam. Gdybym pomówiła z nią wcześniej, może jej stan poprawiłby się szybciej. Ponieważ zawsze chciałam być przymilna, nie praktykowałam prawdy i pozwoliłam, by sytuacja trwała. Potakiwanie jest szkodliwe. To prawda. prawda. Później, kiedy dostrzegałam jakiś problem u braci i sióstr, nadal bałam się, że ich urażę. Ale modliłam się do Boga, praktykowałam prawdę i byłam szczera. Dzięki czemu mogłam mówić innym o ich problemach. Dzięki przewodnictwu Bożych słów Nauczyłam się, jak postępować wobec moich braci i sióstr. Dostrzegłam wielką wartość słów Boga. One mówią nam, jak postępować. Potrzebujemy ich w naszych obowiązkach i w interakcjach z innymi. Szukając prawdy, mamy drogę, którą należy iść. To prawda, amen. Patrząc wstecz, w teorii uznawałam, że jestem kłamliwym potakiwaczem. Lecz nigdy nie przyjrzałam się zepsuciu we mnie przez pryzmat słów Boga. Rzadko szukałam w nich zasad i ścieżki praktykowania. Więc moje kłamliwe usposobienie się nie zmieniało. Chociaż w życiu doświadczyłam kilku błahych trosk i problemów, kiedy skupiam się na sobie i szukaniu prawdy w słowach Boga, zbieram plon i więcej rozumiem. Czuję też wewnętrzny spokój i szybciej wkraczam w życie. Tak. To, że rozumiem więcej i zbieram plon, zawdzięczam tylko przewodnictwu Bożych Bogu Słów. Dzięki. Bogu, Bogu dzięki. dzięki. To też magiczne.